W zadaniu 26 mamy do wyznaczenia pole kwadratu K12. Zaczniemy od tego, że najzwyklej w świecie wypiszemy sobie trzy pierwsze, czy tam cztery pierwsze pola. Zatem pole pierwszego kwadratu to jest najzwyklej w świecie K1. Pole drugiego, wiemy z zadania, że bok K2 to jest 1 druga A, to jest 1 druga A razy 1 druga A, czyli 1 czwarta A kwadrat. Tutaj przypominam A kwadrat, czyli równa się 1 czwarta K1, czyli 1 czwarta pola kwadratu. Łatwo to sobie zauważyć, zwróćcie uwagę, że to pole to jest jakby, no, mieści się w tym kwadracie czterokrotnie, tak? Jakbyśmy zrobili tutaj, połączyli środki przeciwległych boków, powstałyby nam cztery takie kwadraty. To albo to po prostu najzwyklej w świecie zauważyć, albo wyliczyć. Trzecie pole w podobny sposób, mianowicie 1 czwarta A razy 1 czwarta, 1 szesnasta K2. Tak więc można zauważyć pewną prawidłowość, mianowicie taką, że te pola tworzą ciąg geometryczny, w którym Q jest równe, i wyliczymy sobie Q, równa się P2 przez P1, czyli 1 czwarta K1 przez K1, ciach, ciach, równa się 1 czwarta. To jest nasze Q. Zatem, aby obliczyć K12, czyli pole kwadratu 12, trzeba pomnożyć K1, czyli nasz pierwszy kwadrat, razy 1 czwarta do potęgi 11. I w ten sposób można to zostawić, można w sumie dwójkę, z czwórki zrobić dwójkę, czyli, a zróbmy to w ten sposób, 4 to jest 1 przez 2 do kwadratu do 11, oczywiście K1 równa się 2 do minus drugiej 11, równa się, to jeszcze K1 oczywiście, równa się K1 razy 2 do minus 22. Ok, no i to jest wzór na pole 12 kwadratu. W odpowiedzi napiszcie, że to jest iloczyn pierwszego pola razy 2 do minus 22.